Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj zapraszam Państwa do wideo, w którym opowiem o tym, czy perfumy mają płeć. Mam tutaj dzisiaj taką zagwozdkę, tak naprawdę to już mam od dawna taką zagwozdkę, czy perfumy posiadają płeć. Czy perfumy są rzeczywiście tak totalnie przygotowane przez perfumierza dla określonej płci. Ja sobie tak zaczęłam to wszystko analizować i zaczęłam sobie tak układać, jak to wygląda w takim normalnym świecie perfumowym. Normalnym świecie, czyli komercyjnym świecie, nie niszowej perfumerii, tylko w komercyjnej perfumerii. I zobaczcie, wchodzimy do Sephory, do Douglasa, po prawo mamy damskie zapachy, po lewo męskie. I taki podział już nam coś sugeruje. Jeżeli mężczyzna z kobietą chcą kupić sobie zapach, to oczywiście każdy z nich idzie w swoją stronę i szuka. Zazwyczaj męskie zapachy są jakie? Ciemne butelki, zielone, granatowe bądź czarne, ewentualnie przezroczyste. Bardzo rzadko są różowe, raczej niemożliwe. Czerwone, czy też no, w niektórych przypadkach są na przykład złote bądź srebrne. Ale na przykład niektóre butelki mają bardzo dużo nawiązywania do mężczyzn, jak na przykład ten tors, typowo męski, ten typowo damski. Ale do czego zmierzam? Już w perfumerii komercyjnej mamy taki sztywny podział. Ale kiedy on się zaczyna dziać? Czy jeżeli perfumiarz tworzy jakieś pachnidło, tworzy, ma wizję i ten zapach mu odpowiada, jest zadowolony z efektu, wyprowadza ten zapach do kogoś, kto ten zapach ma zatwierdzić, ten zapach dalej idzie na taki blind test, na taki test w ciemno. I wówczas różni konsumenci wąchają ten zapach, opisując go, określając go i również go jakby klasyfikując. I wówczas bardzo często się tak dzieje, nawet bym nie pomyślała, dopóki nie przeczytałam tego artykułu, że właśnie ci sprawdzacze tego zapachu klasyfikują zapach inaczej, aniżeli perfumiarz. I wtedy komercyjne firmy, które zajmują się sprzedażą, produkcją perfum po to, aby po prostu na tych perfumach zarobić, przede wszystkim po to, to jest ich główny cel, po prostu tą klasyfikację zmieniają. Pachnidło było wyprodukowane jako damskie, ale tak się fantastycznie podoba jako męskie, że idzie na rynek jako męskie. Nie wiedziałam, że tak się zdarza, ale naprawdę się tak zdarza. I słuchajcie, wtedy jest koncept totalnie zmieniony. Oczywiście wtedy dopiero na ten zapach nakłada się cały marketing, butelka, kolor, oczywiście napis, nazwa itd., itd. Bardzo często, myślę, że chyba w każdym przypadku, od razu mamy totalnie przydzieloną płeć. For her, for him. Woman, man. Femme, home. Prawda? To jest za każdym razem w komercyjnych zapachach raczej pewniak. No, oczywiście takim super ekstra wyjątkiem jest Calvin Klein One, tak? CK1, czyli zapach unisex, zapach cytrusowy, zapach energiczny, świeży, bardzo taki złożony. I zobaczcie od razu reklamę. Jeżeli wychodzi jakiekolwiek pachnidło od Diora, to na przykład od razu zamykam oczy i sobie wyobrażamy, jak kobieta piękna, elegancka, pełna złotych drobinek na ciele, wynurza się z wody i emanuje kobiecością. Od razu wiemy, że to jest reklama perfum męskich, damskich. A jeżeli na przykład wychodzi nowy Dior, Dior Sauvage, to jakże Johnny Depp pokazuje nam, jak można się czuć, jak można wyglądać, pachnąc takim pięknym pachnidłem. Od razu mamy wizję, czy ten zapach jest dla mężczyzn, czy dla kobiet, prawda? Nie da się tego absolutnie pomylić. A jeżeli chodzi o reklamę właśnie CK1, o którym wcześniej wspomniałam, tam, jak sobie przypomnimy, jak ta reklama wygląda, są różni ludzie. Są różni ludzie, są ubrani totalnie sportowo. Wszyscy, bynajmniej z tego co pamiętam, dżinsy mają białe koszulki, są wolni. I co tutaj producent nam jakby komunikuje? Nie komunikuje nam płci, tylko komunikuje nam stan, komunikuje nam emocje. Emocje, czyli wolność, emocje, czyli energię, witalność, łapanie chwili, łapanie właśnie tej przestrzeni, radość, taką energię.
wręcz energię. I to nam chce przedstawić reklama i to nam właśnie komunikuje swoim zapachem. I tak ten zapach odbieramy. Właśnie CK1 odbieramy jako zapach dodający energii i taki zapach na co dzień, do każdego stroju i taki totalnie uniseksowy. Natomiast jeżeli wychodzi jakiś zapach w perfumerii niszowej, tam nie mamy żadnych podziałów, tam nie mamy absolutnie żadnych napisów for her, for him. Raczej za każdym razem ten zapach jest dedykowany i mężczyznom, i kobietom. Raczej, bo mówię, oczywiście są wyjątki. I wyobraźcie sobie, ja na przykład mam bardzo wiele kolegów, koleżanek, które używają tego samego zapachu. Na przykład Montal Intense Cafe używam z ogromną radością ja i używa mój kolega. I nie mamy żadnego z tym problemu. On pachnie totalnie inaczej i ja totalnie inaczej. Erba Pura bardzo często używają i mężczyźni, i kobiety. Kilka. Ale też zapachy takie stricte damskie w niszy. Stricte, dlaczego stricte? Bo na przykład zwróćcie uwagę na tę butelkę. Przepiękna butelka, różowa, bardzo dopracowany w ogóle flakon, niezwykle pięknie podane perfumy. W środku mamy jeszcze takie drobinki złota, zobaczcie. Marka oczywiście Atelier des Ors. Zapach Pink Me Up. Przepiękna jarzyna z różą, z niezwykle takim cudownie aksamitnym wręcz akordem również wanilii. Gdzieś tutaj mam paseczki, to sobie pozwolę psiknąć, z akordem szampana. Bardzo słodka, bardzo intrygująca, niezwykle taka, byśmy wyobrazili sobie, kobieca. I taka seksowna, i sensualna, i zadziorna, trochę w stylu Angel Nova, prawda? Trochę w stylu, powiedziałam, bo według mnie totalnie inny level. I tutaj przychodzi mężczyzna i on właśnie chce pachnieć pięknie, chce pachnieć aksamitnie, chce pachnieć w otwarciu, tak subtelnie, słodko, chce pachnieć lekko różanie, owocowo, chce, aby ten jego zapach był niezwykle waniliowy, ale jednocześnie taki apetyczny. I ja mu proponuję zapach w perfumerii niszowej. Proponuję mu ten zapach. Nawet wiecie co? Mogłabym się odwrócić, jak mu psiknę na bloterek i pokazać sam bloter. I on wącha i mówi, wow, fajne, proszę mi go psiknąć na nadgarstek. Przechodzę sobie z tym zapachem, zobaczę, jak się w tym zapachu będę czuł. I nagle ja wyjmuję butelkę, psikam, albo zanim popsikam nadgarstek tego mężczyzny, on zobaczy różowy kolor i powie, wie Pani co, może jednak coś innego. Dlaczego? Bo sobie już od razu ułożył w głowie, że ten zapach jest mało męski, że ten zapach po prostu nie do końca będzie dobrze odbierany przez na przykład, nie wiem, żonę na półce perfumowej albo przez kolegę, który zobaczy w kosmetyczce na wyjeździe u niego takie perfumy, prawda? I to jest niestety przykre. Takie są właśnie u nas jakieś przekazy ukryte, jakieś takie na nas gdzieś tam krążą mity i utarte przekonania, że różowy zapach, że zapach, który ma złoto pływające, nie powinien być używany przez mężczyzn. To samo by się zadziało, gdybym pokazała zapach Jean Paul Gaultier, prawda? Terrible. Gdyż tutaj mamy totalny przekaz, że to jest zapach typowo dla kobiet. Więc mężczyźni mają rzeczywiście gorzej. U kobiet to jest absolutnie łatwiejsze. Kobiety nie czują takiej potrzeby, żeby emanować butelką. Bardzo często męskie, damskie perfumy są również czarne i bardzo często kobiety używają męskich perfum. Znam osobiście wiele kobiet, które używa Hermesa, Hermestery. Bardzo dużo kobiet kocha się w zapachu H24 od Hermesa. Czy też sama uwielbiam. Uwielbiam ponad wszystko. Waniliowy jest, więc taki korzenny, ciepły. Jego mam tutaj dzisiaj. Bardzo intrygujący na mojej skórze, po prostu fantastyczne pachnidło. Ja jeszcze, jak sobie brałam w ogóle ten zapach do filmu, uświadomiłam sobie, że nigdy o tym zapachu nie robiłam recenzji, a to jest przecież
Fantastyczny zapach, jeżeli chodzi o totalnie unisex. I intrygujący, i właśnie uwodzicielski, i ciepły, i waniliowy, i przepięknie gdzieś tam zbalansowany korzenne nuty z drzewnymi. Więc ja polecam zdecydowanie, naprawdę pachnie było bardzo wysokich lotów. I zobaczcie, ja nie mam z tym kłopotu, ale jeżeli chodzi o takie typowo różane butelki, to myślę sobie, że jednak jest jakaś tam jakiś komunikat w naszych głowach, że ten zapach rzeczywiście jest albo dla kobiet, albo dla mężczyzn. Ja mam do Was takie pytanie, czy Wy też uważacie, jak ja, tak jak ja, również jak ja, że mężczyźni mają gorzej, jeżeli chodzi o właśnie wybór perfum typowo stricte damskich, bądź nawet tak różowo podanych do używania na co dzień dla siebie, aniżeli na przykład właśnie typowo męskich. Bo jeżeli chodzi o kobiety, to ja jestem raczej pewna, że wszystkie tutaj zgodnie mi napiszecie, że tak, jesteście kobietami, nie macie żadnych przeciwwskazań w swoich głowach i żadnych totalnych oporów, żeby używać męskie pachnidła, ale jesteście sobie w stanie wyobrazić, że mężczyźni mogą rzeczywiście takie opory mieć. Tymczasem zapraszam Państwa na kolejne wideo. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Pa, pa.